Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto błogosławieństwo na miesiąc maj. Błogosławieństwo, które wymówione moim głosem, ale przypłynie do Ciebie życiem. Tak oto rozkwitnij na to i otrzymaj, jak ziemia otrzymuje deszcz. Deszcz, który budzi do życia. Deszcz, który mówi o tym, co nowe. Nowy czas świata to czas lekki, czas lżejszy od wszystkiego, co znasz. Czas, w którym Twój głos będzie inny, Twoje przeżycia będą inne, a przede wszystkim czas, w którym na to samo, co Cię otacza, spojrzysz inaczej, innym sobą. I ta zmiana pozwoli Ci przejść wyżej. Oto czas błogosławieństwa, czas ucieszenia się z tego, co jest. Czas odsunięcia wszelkich iluzji, które płyną z zewnętrzną informacją, z zewnętrznym programem, a nawet z wewnętrznymi przyzwyczajeniami. Oto czas miłości. Nie sposób pominąć tego w maju i z racji tego, że miłość ma swoje wyjątkowe urodziny w tym miesiącu, każdy z nas połączy się z tym, co kocha. I teraz uwaga. Czy to akt twórczości, czy też życie innej osoby, czy zupełnie inna rzeczywistość. Każdy z nas otrzyma tę drogę i każdy człowiek, który w tej chwili istnieje na Ziemi, który w tej chwili słyszy to wideo, który nigdy go nie usłyszy także, każdy obecny otrzyma świętą, ochronioną drogę, która łączy z przeznaczeniem, która daje bardzo bezpośrednie kierunki dla wszystkich kroków, by osiągnąć to, co przyszło się w życiu osiągnąć. Ale uwaga, to nie jest jedyna droga, a jedna z wielu. I każdy zobaczy swoją ścieżkę wiodącą ku temu, ale z całą pewnością nie każdy ją wybierze. Są bowiem ścieżki, na pewno łatwiejsze, być może nie bardziej ulubione, ale bardziej przyzwyczajone. I to jest czas, w którym człowiek wybiera, jeżeli mogę dać podpowiedź, najważniejsze jest to, co nowe. Coś, co nawet ty dawny, ty z wczoraj, ty z godzinę temu miałbyś trudność sobie wyobrazić. Oto czas, który tworzymy do przodu, który tworzymy i budujemy tak jak muzykę, jak niepowtarzalne fraktale rzeczywistości, które tylko raz mogą nastąpić, jak coś, co jest dane aktem naszego istnienia w świat i tylko tędy. Oto czas, w którym ta zmiana każdemu z nas ukaże prosto w oczy błogosławieństwo i mistrzostwo. Każdy zda sobie sprawę z tego, co przynosi swoją obecnością na ziemi. Nie tylko co mógłby przynosić, ale co realnie wprowadza, kiedy wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, w sytuację albo do czyjegoś życia. Bardzo często w myśl konceptów dawnego świata ludzie rozliczali się, dokładnie sami siebie, w sposób negatywny. Postrzegali siebie jako produkty niezadowolenia swoich rodziców, albo jako niezrealizowane swoje marzenia z przeszłości. Czyli uwaga, mylili dokładnie to, którędy płynie czas. Mianowicie pozwalali, ażeby czas przeszły, czas mniejszy wobec dzisiejszego, czas z całą pewnością mniej bogaty życiem, decydował o czasie dzisiejszym. I teraz ten zegar rzeczywistości się zresetował i dziś każdy zdaje sobie sprawę realnie z tego, co znaczy. Co znaczy jego bądź jej wypowiedziane słowo. Co znaczy wyrażona wolna wola. Co znaczy nie tylko symbolicznie, ale w przełożeniu na czystą, żywą, trzeciogęstościową rzeczywistość,
dane działanie magiczne. Dzisiaj dostajemy lśnienie świadomości sami od siebie, bo tego wymaga po prostu nasze bezpieczeństwo. Z racji tego, że przestały na człowieka jako na gatunek działać filtry przeszłości, działamy już bez opóźnień, działamy w cyklu naturalnym, działamy poza wszelkim dawnym prawem, a więc kiedy czynisz coś bieżąco, spodziewaj się bardzo bieżących efektów. Działamy w takiej dynamice, którą nazwiesz zapewne przyspieszeniem, chociaż jest ona zupełnie naturalną, nieograniczoną, nielimitowaną dynamiką tworzenia. I wszyscy alchemicy marzyli o takich czasach, kiedy to słowo ciałem się stanie, położone wedle wiedzy, bez żadnego uszczerbku na słowie. I ten czas nastąpił, ale, uwaga, w niegotowym społeczeństwie. Zwróćcie uwagę na to, że gdybyście spróbowali krzewić ideały, które w Was wzrastają wraz z praktyką magiczną, swoim słowem, wedle swojego stylu, wśród swoich znajomych, to część z nich z całą pewnością przeklasyfikowałaby się na dawnych znajomych i uznałaby Was otwarcie za wariatów. Ludzie nie są jeszcze dzisiaj gotowi myśleć o sobie jako o tak potężnych po prostu istotach. Lubią myśleć, że ktoś lub coś, co jest większe, co może im sprzyjać, jest po prostu w odpowiedzialności za ich życie. Tymczasem dotarliśmy do takiego punktu dojrzałości społecznej, w którym to powinniśmy przestać spodziewać się zewnętrznego Boga, dokładnie, i w którym to zamiast zwalać odpowiedzialność na jakiś byt, co do którego istnienia nie każdy ma pewność, bądź też uwaga, jeszcze gorzej, każdy sobie to inaczej pod świadomością wizualizuje, zamiast szukać na zewnątrz, my rozumiemy, że to my jesteśmy iskrami absolutu, które się zesłały na ziemię, żeby po prostu nastąpić. Więc to my jesteśmy tym Bogiem w delegacji, po prostu. Boskością, która zeszła na ziemię, ażeby rozkwitnąć swoją wspaniałością i tym samym to, co wnosimy swoją przyczyną, ażeby nastąpiło. I to jest bardzo ważne, bo dotychczasowo ludzie byli niewolnikami religii, niewolnikami kapłanów, niewolnikami konceptów, a dzisiejszy kierunek rzeczywistości w każdej grupie społecznej, w każdym miejscu na świecie dąży po prostu do uwolnień. No i którędy dąży? W niektórych miejscach przez zwiększenie represji. Ludzie, którym trochę przeszkadza to, co robi rząd, nie ruszą się ze swoich wygodnych żyć, dosłownie i w przenośni, po polsku i po rusku, i nie wstaną z kanap, żeby nagle zmienić świat swoim słowem, żeby stworzyć sztukę, stworzyć plakat, zresztą co to da. Chodzi o to, że ludzie zostali przeciwko sobie różnymi konceptami rozerwani, i zamiast tworzyć społeczeństwa, kręgi, które wzajemnie wspierają się i które są ku sobie swoją działalnością, ludzie podzielili się na sektory, które ze sobą walczą. Wedle zasady społecznej dziel i rządź. Otóż w tym miesiącu te dawne koncepty, również wojenne, również społeczne, również strategiczne, po prostu upadną. Wyobraźcie sobie świat, w którym słoneczko przyświeci każdemu i to do tego stopnia, że w tych ludziach, w każdym, kto zawiera, rozświetli się jedna i to jedyna rzecz – boska cząsteczka. I teraz, czy to człowiek, który pracował nad reaktorem atomowym, czy to człowiek, który pracował nad piosenką techno o zgrozo, czy to człowiek, który pracował nad jeszcze inną częstotliwością, która może zaszkodzić ludzkości. Tak ten człowiek także, tak samo jak ty, jak ja, jak najbardziej wspaniała osoba, którą podziwiasz, w
tym samym momencie dostanie ten sam impuls. No właśnie. Impuls. Impuls tak głośny, że nic innego nie będzie w tym człowieku słyszalne i to będzie jedyna informacja. Zapewne znacie ze swojego życia takie sytuacje, które zawładnęły całą waszą rzeczywistością. Takie informacje, które całkowicie w zupełności wypełniły wasze sekundy, wypełniły ten moment. Więc wyobraźcie sobie, że w momencie, gdy promienie światła, tego nowego, tego niezablokowanego światła, tego odrodzonego światła wewnątrz wypełnią każdego człowieka, tak każdy uśmiechnie się nad nawet swoim wczorajszym dniem, nawet godziną temu i zrozumie sam w sobie, o czym to było. I jakby tego było mało, każdy człowiek da sobie szansę pójścia dalej, zwycięstwa ponad tym. Oto czas, po który dusze tutaj są. Wraz z tym majem rozpoczyna się wiosna życia. Wiosna, która w człowieku, w duszy odrodzi święty potencjał. Jeśli ten człowiek dzisiaj toczony jest jakąś chorobą, jeśli niesie coś takiego w sobie, to zauważa, jak bardzo jest potężny swoim słowem uzdrowienia nad chorobą swoją i nad chorobą świata za swoim pośrednictwem. Po prostu w każdym kontekście rzeczywistości odkrywać będziemy, jaka jest nasza moc. I jeżeli ktoś na przykład zdobył z tego świata jakieś wahania, jakieś powstrzymania, zaniechania, jakiś stres, to może wziąć to dokładnie jak przedmiot w swoje dłonie i rzucić za siebie w przeszłość, w dawne sekundy, tym samym wyrzucając cały ten fraktal z sekund przyszłości. No, takie działania w takim zrozumieniu są święte. Dzisiaj jesteśmy tu nie tylko po to, żeby przebudować przeszłość, ale też uwaga, żeby zrobić to w piękny sposób. Nie chodzi o to, żeby rozwalić klepsydrę, chodzi o to, żeby pięknie przeprowadzić czas z jednego miejsca w drugie, żeby to było piękne. My bardzo często jako ludzie mamy w sobie taką wręcz potrzebę buntu przeciwko dawnościom, potrzebę odbicia się od czegoś wręcz nogami, potrzebę wyrzucenia siebie z czegoś takim ruchem wręcz niezgody. A chodzi o to, by zrozumieć, że wszystko, co nas doprowadziło do tu i teraz, ukształtowało nas jako właśnie taką moc, którą jesteśmy. Dało nam szansę zrozumienia na przykład tego przekazu z tego wideo. Gdybyście nie zostali skłonieni przez coś w życiu do takich poszukiwań, z całą pewnością nie trafilibyście w ogóle w te obszary YouTube'a, już nie mówiąc nawet o waszej własnej osobistej praktyce magicznej, intelektualnej albo alchemicznej. Być może wszystkich naraz, jeżeli robicie to dobrze, po prostu. Chodzi o to, że w momencie, gdy odkryjecie wraz z nową jasnością dnia, tak jest w słowie, jeżeli odkryjecie wraz z nową melodią, tak jest w wizji, swoje takie właściwie przynależności najwyższymi nadziejami, jeżeli odkryjecie, co jest za waszym słowem sukcesu, no to po prostu dacie sobie szansę w to wejść. Jeżeli umiecie to określić słowem, to możecie tym żyć. Dokładnie tędy. I no właśnie, dążąc do błogosławieństw. Moje błogosławieństwo, już nie tyle ode mnie, co od Wszechświata, mówi o tym, że już wam się udało i jeżeli daliście sobie na to pozwolenie i jesteście gotowi się tym cieszyć. To jest czas, który należy już do czasu przyszłego, który należy już do waszego docelowego, życiowego punktu, do którego dążycie. I to jest już to królestwo, które wy jako dusza przyszliście bardzo świadomie, z wielką swoją właściwie chęcią życia budować na ziemi. Oto przestały ograniczać was warunki,
Natomiast zauważyliście, że te warunki są Wam potrzebne, by się rozwinąć, by wydać owoce na ziemi. Przypominam znak alchemiczny owoc życia. Po tym, jak ukazano ludziom nasiono życia, kwiat życia, nastąpił owoc. Owoc wygląda jak kwiat życia, rozkwitający na wszystkie kierunki, fraktalny, jak taka pajęczyna światła. I uwaga, ten znak jest już ruchomy. Bardzo ważne, żebyście odkryli nowości. I pomoże Wam oczywiście jedzenie świeżych warzyw i owoców, wszystkiego, co pojawiło się w maju, świeżych ziół. Pomoże Wam komunikowanie się bardzo bezpośrednio z naturą, nawet taka przyjaźń z żywiołami, taka nowo odkryta głębia, ale przede wszystkim pomoże Wam taka euforia umysłu, gdy odkryjecie, jakiego rodzaju arcydziełem duszy jesteście. Każdego dnia będziecie otwierać oczy i będziecie mieli takie wow, a więc to tak, a więc to tędy. I ja Wam życzę, żeby ten miesiąc przekonał Was, że warto było zostać w życiu do tego momentu, żeby każdy z Was miał w sobie tą cenność, tą świetlistość już przebudzoną i żebyście zrozumieli, jakie są zasady tej planszy, na której się wszyscy znajdujemy, czyli żeby to słońce oświetliło Was również w obszarze intelektualnym i żebyście jak najwcześniej stali się w tym jak najlepsi. Bo nowy świat jest to jakości. I choć w starym świecie stało się już jasne, że uwaga i uważność są ważniejsze niż waluta i jeśli ktoś spędzi na przykład świat 5000 godzin w jednej godzinie Twojego życia, to wówczas bardzo jest na korzyść Twoją ta wymiana. Ale w tym świecie bardzo ważne jest zrozumieć, że nawet jeśli nikt nie widzi tego, co robisz, albo nawet jeżeli nie masz świadków dla swojego wydarzenia, to jesteś tym kimś, kto to zawiera, kto posiada to zrobionym, kto wprowadził to w rzeczywistość. Oto zaczynamy odkrywać również potęgę indywidualności, potęgę ciszy. Wcześniej człowiekowi wydawało się, że wiele momentów było straconych. To, czego nie wymienił na coś pożytecznego dla narodu, w cudzysłowie, lub na coś no co najmniej korzystnego dla członków rodziny, to było uznawane bardzo często za czas zmarnowany. Tymczasem my dojrzewaliśmy do zostania dokładnie tym sobą siebie, którym dzisiaj jesteśmy, to my dojrzewaliśmy do rozpoznania swojej mocy na ziemi i wszystko to, przez co przechodziliśmy, było konieczne i jednocześnie stanowi nasze zasięgi. Zobaczcie, po jakie doświadczenia się w życiu schyliliście, po jakie zasięgi. W tym maju bardzo piękną dostaniemy okazję, żeby się skonfrontować z takimi zakresami cienia, ale na sposób sztuki. Na sposób, w który docenimy to, w który właściwie no, jeszcze szerzej zrozumiemy swój triumf. Dlatego, że przechodząc przez jakiś cień świata i unosząc się swoim światłem ponad tym, osiągając jaśnistość swojej duszy, pełni siebie, wtedy widzimy po prostu nad czym jest nasze górowanie. Wtedy wpisujemy w świat wzór, że jest możliwe wygrać ponad wieloma doświadczeniami. No i oczywiście ten fraktal naszej obecności w sobie również i to zwycięstwo zawiera. Dla bardzo wielu osób chociażby prosty uśmiech jest no, niesamowitym zwycięstwem, zwłaszcza po rzeczywistościach, przez które przeszli do tu i teraz. Dlatego też miesiąc maj jest ważny i emocjonalnie przede wszystkim zwróćmy uwagę, żeby poprawiać sobie humor i innym humor.
Jeżeli macie taki dzień, w którym emanujecie błyskawicami, wykorzystajcie ten dzień na to, by wyrzucić w kraniec, w koniec i w śmierć to, co Wam ten humor popsuło. Oczywiście nie mówimy o osobach, mówimy o procesach i energiach. Dokładnie. I wykorzystajcie każdy ze swoich nastrojów do tego, żeby uczynić tym nastrojem jakieś dobro. Natomiast jeżeli czujecie się w stanie takim pięknym, jeżeli czujecie, że naprawdę chcecie błogosławić swoją osobą komuś, no to po prostu zróbcie to. Niech wszystko w tym świecie Was do tego wesprze. O tym jest maj, o tym jest wszystko, co w maju kwitnie. Pamiętajcie, jeżeli nie jesteście alergikami, to wybierzcie się na łąki, zdobądźcie sobie troszeczkę tego surowca z tą majową wodą w środku. Taka pokrzywa albo mięta będzie w stanie Wam zdziałać cuda w grudniu. Dodatkowo, jeżeli jesteście alergikami, zróbcie to samo, ale wcześniej zróbcie sobie napar z gałązek forsycji i przeczytajcie o tym, dlaczego Wam to polecam. Jeżeli sobie nie zachowaliście forsycji, to sobie ją oczywiście w sposób szczęśliwy pozyskajcie od swoich zielarzy. Ja pozdrawiam wszystkie osoby, które chodzą po łąkach i naprawiają rzeczywistość dla innych, jak i również każdą osobę, która na swój sposób, swoją sztuką, swoim słowem, swoim działaniem wprowadza dobro w rzeczywistość. Niech wszystko w tej rzeczywistości wesprze Ciebie w czynieniu dobra, a Ty rozpoznaj swój styl bycia dobrym i tym stylem i tym dobrem obdaruj cały świat. Dobro wróci. Abrakadabra.